Twórcy gry Hell Let Loose chwalą się znajomo wyglądającym systemem fortyfikacji. Czego możemy się spodziewać po najbliższej aktualizacji gry Battlefield 5? Już za kilka dni premiera gry Just Cause 4. A także kosmetyczne dodatki na najnowszym materiale dla gry WW3. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii GameStreak. Co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie? Posłuchajcie. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od wiadomości dotyczącej gry, która budzi aktualnie spore zainteresowanie, a część osób widzi w niej nawet tego jedynego i autentycznego drugowojennego Battlefielda. Na myśli mam oczywiście grę Hell Let Loose, która o ile w kwestii realizmu, zarówno pod względem wyposażenia każdego z żołnierzy oraz dostępnych pojazdów jest na pewno bardziej autentyczna, tak pod względem typu rozgrywki z serią Battlefield praktycznie nie ma nic wspólnego. Hell Let Loose to tytuł powstający pod skrzydłami niezależnego studia Black Matter, a cały projekt realizowany jest dzięki środkom, jakie uzbierali twórcy na platformie Kickstarter. Jak informują deweloperzy, tytuł zadebiutuje na platformie Steam w przyszłym roku, a już teraz światło dzienne ujrzał najnowszy zwiastun. Przy okazji moją uwagę przykuło w szczególności to ujęcie. Zwróćcie uwagę na to, jak przy pokonywaniu nierówności terenu zachowuje się układ jezdny czołgu Pantera. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię takie detale. Okej, ale o co chodzi z tym nawiązaniem do Battlefield 5 w takim razie i dlaczego są to zupełnie inne gry? Hell Let Loose to gra oferująca rozgrywkę bardzo symulacyjną, gdzie możemy zapomnieć o efektownych wypadach i filmowych akcjach na terytorium wroga. Na serwerze docelowo będzie znajdowało się 100 graczy jednocześnie, a walki toczyć będą się na rozległych mapach zaprojektowanych w oparciu o archiwalne dokumenty. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że miałem okazję zagrać we wcześniejszą wersję tej gry, jeszcze bez pojazdów. I od razu zaznaczę, iż na pewno nie każdemu przypadnie ona do gustu. Jest bowiem dosyć specyficzna. Nie wiem jak wygląda to teraz, ale wówczas sterowanie naszą postacią, pokonywanie przeszkód i ogólnie sama wymiana ognia były, mówiąc w cudzysłowie, nieco drewniane. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to gra, która cały czas się rozwija pod wieloma względami. Jednak na pewno nie zmieni się sam charakter rozgrywki oraz podstawowe jej założenia. Mówiąc w skrócie, będzie to tytuł niszowy, skierowany wyłącznie dla największych fanów realistycznych drugowojennych shooterów. Co ciekawe, twórcy Hell Let Loose postanowili zaimplementować do swojej gry rozwiązania, które znalazły się również w Battlefield 5. Jednak o jakie dokładnie chodzi? Otóż przed kilkoma dniami na Steamie pojawił się wpis twórców, gdzie pochwalili się oni systemem fortyfikacji, którego pewne elementy wyglądają niemal identycznie jak te w Battlefield 5. Zresztą sami rzućcie okiem. Jak dodają deweloperzy, system fortyfikacji będzie podzielony na trzy podstawowe grupy: umocnienia obronne, fortyfikacje ofensywne oraz te mające wspierać własne oddziały. Niestety, na tę chwilę nie znamy więcej szczegółów na ten temat, ale sam system fortyfikacji zapowiadany był przez twórców już na platformie Kickstarter. Przypomnę tylko, iż gra powstaje z myślą wyłącznie o pecetach. Kolejna wiadomość dotyczy już aktualizacji gry Battlefield 5, na temat której pojawiło się nieco więcej informacji. Chodzi dokładnie o zmiany w rozgrywce i poprawki, jakie zaplanowane zostały na dzień 4 grudnia, a także o dodatkową zawartość. Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż grudniowa aktualizacja nie zmienia nic w kwestii TTK, ale twórcy informują, iż chcą wypracować pewien kompromis pomiędzy głosami mówiącymi, iż w grze zabijamy zbyt szybko, a tymi, dla których jest on idealny. Tutaj dochodzą kwestie związane z prawidłowym działaniem serwerów i TTD, czyli tzw. Time to Death,
który odpowiada m.in. za rejestrację obrażeń, jakie my otrzymujemy. Często bowiem dzieje się tak, iż wydaje nam się, iż giniemy od jednej kuli, podczas gdy przeciwnik zdążył wpakować w nas kilka pocisków. Chodzi mówiąc dokładnie o zepsuty indykator obrażeń. To również ma zostać naprawione. Kolejna sprawa to balans broni, szczególnie tych, jakie znajdują się na wyposażeniu klasy medyk. Po aktualizacji mają one być nieco bardziej skuteczne na większe odległości. Zwiększona została również prędkość wylotowa pocisków z nich wystrzeliwanych. Z ciekawszych zmian ogólnych należy wymienić. Nieco zwiększona skuteczność broni Sturmgewehr 1.5 oraz STG-44 na dystansie do 25,1 metra. Wcześniej były to 24 metry. Zmniejszone zostały również maksymalne obrażenia, jakie zadaje broń M1928M1. Od teraz będzie to 25,1, a nie 30 jak do tej pory. Zwiększono nieco odrzut dla broni KE-7 oraz dla M1907. Zmniejszono natomiast odrzut dla Stena oraz zwiększono wpływ specjalizacji na jego działanie. Ogólnie broń ma być nieco skuteczniejsza. Jak już wspomniałem wcześniej, zwiększono prędkość wylotową pocisków dla takich broni jak MP34, Sten, MP40, EMP, MP28, Słomie oraz M1928A1. Oczywiście zmian balansujących broń jest dużo więcej, a szerzej na ten temat przeczytacie klikając w link pod filmem. Zapytacie przy okazji, co z możliwością przeciągania rannych w bezpieczne miejsce. Otóż, jak informują deweloperzy, nad tą mechaniką wciąż trwają testy oraz badanie praktycznego jej zastosowania podczas rozgrywki. Nie wiadomo na tę chwilę kiedy i czy w ogóle znajdzie się ona w grze finalnie. Oprócz tego otrzymywanie zrzutów, jakie należą się osobom, które zakupiły gry w wersji Deluxe, ma być bardziej przejrzyste. Przypomnę tylko, iż wersja Deluxe oferuje 20 zrzutów otrzymywanych po jednym w każdym kolejnym tygodniu od zakupu. Wszystkie zrzuty zawierają jeden zestaw mundurowy, dwa emblematy, 13 skórek na broń główną oraz dwie skórki na broń dodatkową. Mało tego, osoby, które osiągnęły już 50, a więc na tę chwilę maksymalny poziom w grze, otrzymywać będą w dalszym ciągu tzw. company coin, czyli walutę w grze. Aktualnie gra z powodu błędu nie przyznaje jej tym osobom. Trzeba jednak zaznaczyć, że poprawka ta pojawi się w okolicy 4 grudnia, jest to aktualizacja serwerowa, nie wymaga więc aktualizacji klienta gry. Battlefield 5 ma także oferować nieco bardziej rozbudowany tryb obserwator, który otrzyma kilka ciekawych opcji. Zademonstrowali je twórcy na tym oto materiale. Gra zostanie wzbogacona również o nowe modele broni, takie jak m.in. Vickers K, Selbstlader 1906 oraz AGM-42. Naprawionych zostanie także kilka błędów związanych z dźwiękiem w grze, a w szczególności tych dotyczących zbyt słabo słyszalnych kroków postaci podczas rozgrywki. Na koniec zostawiłem sobie już informację dotyczącą mapy Panzerstorm, która również trafi do gry 4 grudnia. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać dokładne rozmieszczenie punktów na mapie oraz ogólnie jej plan, rzućcie okiem na ten screen. Przypomnę tylko, iż jest to mapa pomyślana o walce pojazdów pancernych, choć nie oznacza to, że piechota nie odegra tam ważnej roli. Każda ze stron dysponować będzie 7 slotami na pojazdy pancerne oraz 3 na samoloty. Do tego oczywiście dojdą pojazdy, które będzie można wezwać za punkty wsparcia. Rico, you can't ignore what's going on here. Kolejna już wiadomość dotyczy gry Just Cause 4, której premiera odbędzie się również 4 grudnia, w wersji PC-towej na konsole Xbox One oraz PlayStation 4. W grze wcielamy się w postać Rico Rodriguez'a, a naszym zadaniem będzie zaprowadzenie porządku w fikcyjnym państwie Solis w Ameryce Południowej. Za tytuł ten odpowiada zespół Avalanche Studios, a więc ten sam, który na swoim koncie ma poprzednie odsłony serii, ale także m.in. grę Mad Max, która w mojej ocenie jest jedną z lepszych gier tego typu, w jakie miałem okazję zagrać. Gra miała świetny klimat, mocne sceny i naprawdę świetne zakończenie. Choć same recenzje były raczej średnie, co mnie osobiście trochę dziwi. Max. My name is Max.
Okej, ale wracając do tematu. Gra Just Cause 4 oferuje graczom największą mapę w historii serii, bowiem jej powierzchnia zajmie aż 1024 km2. Zwiedzimy tu takie rejony jak tropikalne lasy, wysokie pasma górskie, tereny pustynne, miasta oraz wioski. Mało tego, nowością mają być gwałtowne zmiany pogodowe oraz niszczące wszystko na swojej drodze tornada. Co warto podkreślić przy okazji to fakt, że każda ze stref ma posiadać swoje własne unikalne zagrożenia pogodowe, co może być całkiem fajnym urozmaiceniem rozgrywki. Gra już standardowo oddaje do dyspozycji graczom ogromną ilość pojazdów, dzięki którym tak pokaźną mapę będziemy mogli eksplorować zdecydowanie szybciej, choć trochę zbyt szybko jak dla mnie. O ile pojazdy wszelkiego rodzaju są fajnym pomysłem, tak w mojej ocenie połączenie kostiumu do szybowania z linką do przyciągania i spadochronem to już trochę za dużo. Gra powstała na autorskim silniku Apex, idealnym do tworzenia rozległych terenów i oferującym ogromne możliwości pod względem projektowania świata gry. Zresztą rzućcie okiem na materiał prezentujący jego możliwości. Jako ciekawostkę dodam tylko, iż to właśnie na tym silniku powstała gra The Hunter Call of the Wild, która prezentuje się od strony wizualnej naprawdę świetnie. Z okazji premiery gry Just Cause 4 firma postanowiła w dosyć ciekawy sposób ją zareklamować, a to za sprawą kilku zwiastunów wzorowanych na materiałach promocyjnych popularnych filmów z różnych epok rozwoju kinematografii. Tym sposobem możemy zobaczyć zwiastun w stylu lat 60., 70., 80., a także z późniejszych. Rzadko na to zwracam uwagę, ale podobnie jak reklamowana była gra Wolfenstein The New Colossus, taki Just Cause 4 pod tym względem trzyma dosyć dobry poziom. The Black Hand. They are the world's most powerful private army. Ostatnia już bardzo krótka wiadomość dotyczy tym razem gry WW3, a mówiąc dokładnie kosmetycznej zawartości, jaka znalazła się w grze po ostatniej aktualizacji. Jak się okazuje, Studio The Farm 51 przygotowało z tej okazji specjalny materiał, na którym zobaczyć możemy rosyjskiego partyzanta. Oczywiście chodzi tu o zaprezentowanie nam wszystkich elementów ubioru widocznego żołnierza, jakie już znalazły się w grze, a które możemy kupić za wirtualną walutę. Nie chodzi tu rzecz jasna o mikropłatności, bowiem walutę tę zdobywamy po prostu grając. Swoją drogą wygląda to całkiem ciekawie. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.